Do boju, do boju, do boju, do boju. O kurwa. Szybka nie rowerowa. A to zaskoczenie. Nowiutki asfalt. A tu były dziury, jak diobli. I dobrze. To jest pierścień. Ulica Górnioki. No, dzisiaj trochę później, żeś wyjechał. Bo jak widzicie, padało. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Ludzka głupota nie znów na nic. No, to jest kajś między Pierścem a Skoczowym. Tutaj jest taka leśna linia. Ja. Tutaj zaś mamy bana. Ale co ciekawe, jest tutaj taki mostek wybudowany tam z drugiej strony też. Ja myślałem, że to jest jakiś nielegalne przejście, a tu się okazuje, że jest to stanowisko monitoringu nadzoru przyrodniczego. Kto to tutaj dał? Trakcja jakoś. Dobrze, niech monitorują. W takim układzie nie będziemy zwierzątkom przeszkadzać. Tam w oddali widać Czantoria. Także super. To już jest Skoczów. Tutaj mamy już wyremontowaną tę banę na Katowice. Tam. Natomiast to, co tutaj widać, to jest szlak kolejowy na Bielsku. Niestety, jak widzicie, w fatalnym stanie, ale stowarzyszenie bodajże aglomeracja Beskidzko, nie będę mówić nazwy, bo nie do końca pamiętam, ale starają się o rewitalizację tego odcinka. Tutaj Skoczów Bielsko-Biała, tak to wygląda niestety. Sakra. Sieci już w ogóle nie ma. A tam nówka wszystko. Tam się jedzie na Cieszyn albo na Wisłę. A tam widać Kaplicówka. Tu jest wyremontowany most kolejowy nad Wisłą w Skoczowie, ale jak widzicie, chyba go źle pomalowali, bo ktoś musiał poprawić. Idiota jakiś. Skoczów. No, w Skoczowie się trochę wiaduktu zwaliło. Nieźle. To jest już na granicy Łączki i Ogrodzonej. Takie oto
ale jest widoczek. Ktoś nie wie, to są tereny, gdzie bardzo często przebywał Paweł C. Ten znany youtuber też rowerowy, Paweł C. To są jego tereny. A pan Wojtek znowu do mnie dzwoni i się dodzwonić nie może. Proszę zapewnić. Sarzowice pozdrawiam. Średnia na ostatni kilometr wyniosła było 18,2 km na godzinę. Czas trwania ostatniego kilometra było 3 minuty 18 sekundy. Minus 7%. Dębowiec. Jada. No tu taki oto kolega się mi pokazał. Steka, słupek, Komora Cieszyńska. No pięknie. Chyba go tu jeszcze nie widział nigdy. Jaki masz numer? Nie widać numeru. Niestety jest w takiej okolicy. Ulica Majowa. O, super. Ale tu jest pięknie. Skrzyczne widać. Nawet widać stopna małe skrzyczne. Ja tam na skiturach był, tam kończył sezon narciarski 2020-2021. Równica. Taki lasek koło Dębowca. Chyba wyjademy do Bąkowa. Kiedyś już tu jechał. Muszę se tu stanąć. Próbuję zadzwonić do pana Wojtka. No niestety, nie dodzwoniłem się. Pan Wojtek pewnie też na rowerze jeździ. Ale tak to czasami było. Więc zgodzimy się w innym czasie. Ale tu jest fajnie, tylko że niebezpiecznie, bo gałęzie lecą. Bo wiatr wieje. Jakoś rzeczka se płynie. Niedługo, aha. 4%. Był na tym o taki rozlew? To pewnie knajka będzie. Rzeczka, te rozlewiska większa jak rzeczka. Ale krajobraz fajny. No już jest wszystko w porządku. Dogadałem się z panem Wojtkiem. W końcu się
Udało nam pogoda dzisiaj, także super. Roba pomylił drugi, musiał się wracać i se jada, a tu coś takiego. Tu spoczywa nieznany żołnierz, poległy w wojnie 1945 roku. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. I to widać, że to jest odnowione, ten krzyż przykręcony do czegoś. Jest też jakiś kamień, ale tu jest dość głęboko krzyż popa. Ale dobrze wiedzieć, że to takie miejsce jest. Pierwszy raz, że tu chyba jest. Nieźle. No i zaś se jada. I zaś mam pewien ciekawy obiekt. Kapliczka. Tutaj pisze misja 17 sierpnia 1993 braci Tadeusza i Zenona z Afryki z klubem SR i sympatykami. I kapliczkę postawić. I jakiś kamień tu jest. Beton. A tam jakoś pasieka. Widać. No i fajnie. Ale niestety urok tego miejsca psują pewni idioci, którzy śmiecą w lesie. I piją piwo. Buchnej. Tu mamy jakiś obiekt. Jakieś pozostałości kolejowych obiektów. Widać, że tego tutaj więcej było. Tego tu może już zanimy. Prawdopodobnie jakoś rampa. Tam jeszcze też jest taki małutki obiekt. Tu widzicie, że już jest stacja w Pruchnej. O, to tu jest Bąków, a tu jest pruska-austriacka granica. Bity taki oto słupek w oponie, ale jest. Jest zabłocie, ten znak tutaj był obrócony, ta tabliczka, ale jak widzicie mechanik groba wozi ze sobą klucze, poskręcał to tam, ja tutaj na tej śrubie i jest ok, już się
Nie, nic nie dzieje. Wimet, tabliczka rowerowa. Tuchów, ulica Tarnowska. O, dobrze wiedzieć. Chyba już w Chybiu. Jest tak chodniczek. Ha, i jest kamień. Tam jest, a tam jest drugi. Przy popce. No proszę. Bo tu wjechał, już mamy znalezisko. Właściwie dwa. Średnia na ostatni kilometr wyniosła był 9,7 km na godzinę. Czas trwania. Tamten chodniczek okazał się być bardzo krótki. Ale że znaszał drugi. Wydaje się być dłuższy. Może słupki znowu wydą. Byłoby bardzo miło. Tutaj się wyjechało. Słupki są. Nie widać. Average power of the last 5 minuty 57 W. Jest jakoś leśna druga. Aha, to jest ta druga. To jest ta druga do tego skrzyżowania tam, tej grobli. Tak, tak, zgadza się. Kubków niestety nie widzę. Ale robasy pojedzie na ta grubra. A co? Tutaj jest jakiś chodniczek. Jademy dalej. Miłośnicy skoków na rowerach. Oj, 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 oj. 5%. Niestety chodniczek okazał się być złudny. Poza tymi dwoma słupkami nic tam nie było, nic żeś nie zauważył. Ale teren warty spenetrowaniu na jesień. A teraz już jada faktycznie do tej grobli. Mam nadzieję, że bez przygód. Żeś wyjechał na te groble i teraz wracam na WTR-kę. Także już dwa razy w tym tygodniu jechał, więc tego nie będę tak pokazywał. No nie ma sensu. Ponownie nawiązane połączenie GPS. Paskudna ta droga tutaj jest. Strasznie ruchliwo. Brunów. Jeszcze tylko sprawdzimy, co słychać na parkingach Miłości. Czy przyrost naturalny był? Czy nie? To może dopiero przyjadę. W każdym razie już jest po 8 wieczór.
jest to. Nie do końca. Byli, są ślady. Byli. Average power of the last 5 minuty 74 bat. Tutaj raczej też spokój. Tam mogły być stare ślady, ale w każdym razie na chwilę obecną przyrost naturalny nie następuje. Jeśli wiecie, o co chodzi, nie? Parking miłości, przyrost naturalny. Nie muszę chyba tłumaczyć, co tutaj się odbywa. No ale przecież nikt im nie zabroni. Średnia na ostatni kilometr wyniosła był 10,7 km na godzinę. Czas trwania ostatniego kilometra było 5 minuty 37 sekundy. No bo musiałem ich podglądać. A nic drzew nie uwidział. A takie kino ciekawe się zapowiadało. Oj. No cóż, no już kończymy też to nasze kino. Dziękuję wszystkim za uwagę, bo już do domu niedaleko. Jeszcze przez łąki, krzoki i te inne sprawy muszę się przedrzeć. Ale wam już dziękuję za uwagę. I do zaś.